Witam wszystkich, ja jestem Krwawy Joe, kontynuujemy naszą przygodę w Assassin's Creed 2. Historia nas popchnęła do Leonardo, więc sprawdźmy po naszym ostatnim udanym locie. Ezio! Dio mio! You're alive! Is it true? They say you killed the Doge. I was trying to save him, Leonardo. But the truth matters little. I failed. And now I'm the most wanted man in Venezia. Well, perhaps you are in luck. It's Carnevale in Venezia. This is the time when everybody goes without a face. That's why I'm here. Do you have a mask I can wear? Of course, of course. Somewhere in here. Grazie, amico mio. And I have something for you. Oh, more of the Codex. Aha. This one's quite complex. It's a new design, my friend. A mechanism for your wrist, but not a blade. In fact, it seems to be a kind of arma da fuoco, but as small as a hummingbird. Is that possible? I have no idea. Let's build it and find out. No pewnie. Karnawał, mówicie? Dobry moment, żeby sobie postrzelać, nie? Sorki. Chyba coś mi nie wyszło, nie? A, przytrzymaj, okej. Okay. A, okej, okay, okej. Okay. Okej, okay, ma to sens, że trzeba przymierzyć, nie? Kurde, jakie normalnie, jakie gadżety, nie? You've done me good, brother. Ma certo, but I'm sure your return was not just to play with new toys. Is it about this terrible new doge they've installed, Marco Barbarico? Then you'll want to speak with your friend Antonio. I've seen him quite a bit lately at a mutual friend's. I'd look for him there, in the Dorsoduro district, to the south. Ask for Sister Theodora. Sister? Well, in a way. Yes, sister. And Ezio, you can't be carrying weapons out there today. Grazie, Leonardo. Now, about that mask? No kurde. Leonardo taki kumpel, nie? Marco Barbarigo. Although his brother Agostino was destined for greatness, Marco left his mark on Venetian history as well. A tyrant since he was barely old enough to walk, whatever Marco wanted, he got. There are records here for jewels, entire fleets of ships, all paid for by his family and all ordered directly from him. And then there's his personal life. Apparently, Marco's wife, Carlotta, used to be married to his bodyguard, Dante Moro. Dante was captain of the city guard, an heir to one of the most prestigious families in Venezia. Marco was supposedly his close friend, right? But get this. Marco decides he wants Carlotta. In the Catholic religion, marriage is till death do us part,
and Marco's a good Catholic. So, he hires a hit on Dante. Dante gets stabbed 3 times in the body and 1 in the head. But he doesn't die. He recovers with severe brain damage. Dante becomes like a child. So, what does Marco do? Well, he hires Dante as his personal bodyguard, and he gets him to sign a confession annulling the marriage. Marco takes Carlotta and keeps Dante as his personal slave. What a lovely fella. Ja pierdolę, co za skurwiel, co? Masakra. Tragedia. Ja pierdolę. Incognito w czasie karnawału. No i spoko. Chuj, że po ubiorze wszyscy na pewno rozkminiają, nie? To ten koleś, co się tam, kurde, nie wiem... To ten koleś, co łazi po dachach cały czas, wiecie, i tak dalej, nie? I jest ubrany tak samo, wiecie, nie? Jak nikt inny w zasadzie. Ale chuj, założył maskę, nikt go nie rozkminia. Chodźmy sobie po stronę kodeksu. I tutaj... Oczywiście, chyba ostatnia pieczęć? Nie jestem teraz pewien. W sumie może gdzieś to jest napisane. Nie ten guzik. Mamy 5, chyba z 6, no to chyba będzie ostatnie. Tak czy siak. Spokojnie. No i do kowala trzeba też, chociaż w sumie po co do tego kowala? Można iść do tego kowala, ale jeżeli zdobędziemy wszystkie pieczęcie, to rozumiem, że odblokujemy sobie zbroję Altaira i zakładam, że jest najlepsza po prostu. Ale w sumie kasa się, kurde, zbiera, więc... Nie ma, nie, że musimy oszczędzać czy coś, nie? Ja bym sobie zerknął. Nie? Co ty masz? Ja bym sobie zerknął do kowala. Chodźmy teraz. Kurwa. Szukam kowala. Kurwa. Odwal się. Jest chyba. Do me a favor. Noble prices for noble wares. Siema. A naprawa też by się pewnie przydała. Ekstra. Fajna ta gierka, kurde. Będę się dobrze bawił, przechodząc wszystkie części. Oczywiście pewnie są słabsze też tam jakieś części, ale... I tak.
One man's coin is as good as another's. Jak to mówią, pieniądze nie śmierdzą. O, i tutaj następna dzielnica. To może byśmy, kurde, odkryli. Skoro można. I sobie zaraz pójdziemy po tą pieczęć. Sorry. Dzisiaj sobie pospałem 10 godzin. Czasami trzeba odespać, kurde. Różnie ludzie śpią, nie? Ja tak od 6 do 8 godzin. Jak mniej, to chujowo. Ale nie, też nie zawsze. Czasami jak prześpię 4 godziny, to nie jest tak. Nie, jest, nie ma tragedii, ale no, nie, to nie jest dobre, nie? Ale 10 to rzadko. To znaczy, że gdzieś tam trzeba było jeszcze, wiecie, odespać coś. Ale są tacy, co śpią normalnie po 10 godzin, bo nawet czasami więcej. Dobra, tu musi być tamta wieża, tam. Jakaś prosta droga mi się przydała. Pytanie, czy doskoczę. Dobry. Ten jak i od razu pocisk ciśnie, nie? You belong down below with the rats. Cool. Wow, wow, wow. Nie skacz tak. Aha, taka zabawa. Dobra, to sobie podkrywamy. Podkrywamy sobie teraz. Już biegnie, kurwa. Gotowana kukurydza. Zawsze chodził koleś taki, kurde. Znaczy koleś, nie jeden, w chuj koleś chodziło. Na plaży, latem, świną. Sprzedawali kukurydzę, lody. Naleśniki. I tak jak się leżało na plaży czasami, tak kurwa, taką kukurydzę gotowaną. Wiedział, co robi. I
I ostatnie sobie odkryjemy i lecimy. Aż tak daleko tam? Damn. Miecz. Nie wiesz o tym, że możesz zginąć zaraz? Nigdy się nie nauczą, nie? Że ktoś łazi po dachach w przebraniu asasyna, to znaczy, że może być niebezpieczny. To już tu. To gdzie to jest? A to takie małe coś. Myślałem, że to wieża będzie. Okej. Okay. Dobra, no coś tam pod... nic nią nie odkryło w zasadzie. Medyka. Idziemy po tą stronę kodeksu i zrobimy sobie, tak jak mówiłem, pieczęć, a potem zobaczymy, co będzie, bo to chyba ostatnia i zobaczymy, co nam to przyniesie, to znaczy coś zostanie powiedziane pewnie na ten temat, skoro to ostatnia. I zobaczymy, co się z tego wywinie, a jeżeli nic, to... pójdziemy do willi, ale i tak pewnie nas zawołają tam, żebyśmy poszli do tej willi i wzięli tą zbroję, czy coś takiego, nie? A później oczywiście wątek główny. Wypierdalaj. Ludzie mają różne sposoby, kurde, na zarabianie pieniędzy, nie? O! Prawda. Prawda się pojawiła gdzieś tu. Chciałem tą stronę najpierw. Może bym wynajął te kurtyzany po prostu, zamiast ich zabijać. Szybciej będzie, nie? Buy me little time. Buy me little time. Sì, tesoro! Ragazzi, buy me little time. Te lo do io, quel che cerchi me allora. Ok,
Okej. Okay. Tu gdzieś jeszcze prawda, kurde, więc musimy poszukać. I should be up here. Dobra, na razie sobie tutaj się wchodzi w sumie. Może po prostu na górze. Gdzieś. Kurde, a może to nie ten budynek, ja głupi kurwa szukam, ale to będzie, musi być tu. Kościół Wenecji noszący taką nazwę, co sprawia, że łatwo jest trafić na niewłaściwy ślub. Kościół wzniesiony w XV wieku, bla, 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 bla. Czyli tu musi być to. Ale kurka wodna. A. No i jeszcze 21 punktów widokowych. No będziemy, kurde, szukać prawdy. Ciężko stwierdzić. Tam się wchodzi do grobowca. Troszkę żeśmy już obeszli kawałek. O kurwa. No to tego się nie spodziewałem. Może być na dole w sumie gdzieś tu. Dobra, nie wiem, nie będziemy teraz tego szukać. Idziemy w takim razie do środka. Po ostatnią pieczęć. In this summer. Rozwiąż zagadki katakumb wizytacjone, by znaleźć ukrytą w nich pieczęć asasyna.
There is something moving over there in that haystack. Sit back. O ty kurde. We're in the middle of playing a tarot game. No, no, this time I saw something. I know it. That's what you say every time. You were right. There was something in the haystack, you feminucha. I'm tired of your jokes. This isn't funny. I could have been killed. By that? You don't take our word. You die now. Cholera. Run faster. Oh. Shit. Leave me alone. Gówno. Yes, yes. I think I got away. I'm at base again. Have to find a way out before it kills me. Co ty, nie do rady chyba. Nie do rady. Jeszcze raz. Przecież on tu nie doskoczył, o co ci chodzi. Może tu... Nie. A idź pan w chuj i teraz będzie kurwa taka zabawa. Chuj wie o co chodzi. No tu się nie trudno domyślić, no ale od razu pokazuje mi gdzieś tu, ale stary, on tu nie doskoczy, to jest raz. Może trzeba jakiś znowu myk zrobić, kurde. No to jak on to, co ty, no jak? A jednak o to chodziło właśnie. No ale nic, zobaczymy się w następnym odcinku. Dzięki, że wpadliście, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję.
Zajrzyjcie do innych filmów na kanale i do zobaczenia w następnej części przygód Assassin's Creed 2. Na razie.